Mariusz Grochowski, trener Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Tytan Białoruski. Radosław Kwietniewski, obecny mistrz świata i wiele tytułów na arenie ogólnopolskiej. Ponad 6 lat Radosław należy do tego klubu. Jest to takie bardzo ciężkie, przepracowane 6 lat. Radosław przyszedł do naszego klubu z rodzicami. Rodzice krótko mi opowiedzieli jego historię wypadku i zapytali, czy armwrestling akurat jest odpowiednim sportem dla jego typu niepełnosprawności. Jak najbardziej tak, widzę od razu warunki odpowiednie do tego, żeby się siłował i tak po prostu zaczęliśmy naszą przygodę. Biurka początkowo była założona na wyjazd na Mistrzostwa Świata, który miał być na Florydzie w tym roku we wrześniu. Jednak pandemia pokrzyżowała nam plany. Radosław zdecydował, że pieniądze, które zostały zebrane z żłóbki, zostaną przekazane na Izbę Przyjęć Dzieci w Zabrzu. Wiem, że zawody są ogromnie ważne, ale wtedy okazało się potrzebniejsze pieniądze lekarzom. Radek zgłosił Radka, ponieważ ten Radek, wielki człowiek, siłą, ma miękkie serce i tak naprawdę często pomaga innym ludziom. Dzięki temu to była świetna okazja, żeby został zgłoszony do tego programu i mógł pokazać, a nawet zachęcić innych, żeby równie podobnie mogli podejść do sprawy. Siła niech będzie z nami! Siła niech będzie z lekarzami!